Drodzy rodacy, szanowni państwo. Mija rok 2017, kolejny rok ważnych zmian. To był czas budowy państwa służącego obywatelom, wszystkim bez wyjątku. Czas reform, dzięki którym instytucje i organy będą działać w sposób przejrzysty, pod zwiększoną kontrolą demokratyczną. Mija kolejny rok skutecznych starań o to, aby Polska rozwijała się szybciej i w sposób przemyślany, a owoce tego rozwoju były dzielone uczciwie. Trwa wzrost gospodarczy, którego efekty odczuwają dziś miliony polskich rodzin. Nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne opiera się na mocnych podstawach. Drodzy Państwo, przed nami rok szczególny, wyjątkowy. Podczas obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomnimy i godnie uczcimy wszystkich, którzy zasłużyli się dla naszej wolności. Tych najbardziej znanych i tych, o których dziś pamięta już niewielu. To okazja, abyśmy na nowo odkryli wielkość naszej historii, abyśmy umocnili naszą narodową tożsamość i dumę z niezwykłych dokonań minionych pokoleń. Będzie to również czas na mysł nad tym, jaką Polskę chcemy zostawić dzieciom i wnukom. Gorąco zapraszam do udziału w debacie nad kształtem naszej wspólnoty obywatelskiej. Razem zdecydujmy o tym, jaka ma być nowa konstytucja na nowe nadchodzące czasy. Kształtujmy swoją przyszłość z nadzieją i ufnością w nasze możliwości, tak jak ci, którzy odważną walką i wytrwałą pracą odzyskali niepodległe państwo polskie. Do rangi symbolu urasta fakt, że w stulecie tamtego wielkiego sukcesu Polska dołącza do grona rozstrzygającego najważniejsze problemy polityki międzynarodowej i stojącego na straży pokoju. Od 1 stycznia Rzeczpospolita będzie jednym z 15 członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wniesiemy tam nasze wartości, nasze wielowiekowe doświadczenia w dążeniu do wolności, pokoju i współpracy między narodami. Panie i Panowie, drodzy rodacy, niech ten nowy rok będzie pomyślny dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin, dla każdego z nas. Uczyńmy go rokiem Narodowej Dumy. I poczucia obywatelskiej wspólnoty. Świętujmy nasze dotychczasowe osiągnięcia i wspólnie pracujmy na nowe sukcesy. W ten wyjątkowy czas bądźmy razem, tu w kraju oraz w gronie rodaków mieszkających za granicą. Cieszę się na liczne spotkania z państwem podczas lokalnych i ogólnonarodowych wydarzeń z okazji Jubileuszu Niepodległości, a także w trakcie konsultacji i debat konstytucyjnych. Z całego serca życzę państwu, aby ten nowy rok Rok 2018 przyniósł Państwu i Państwa bliskim pokój, rodzinne szczęście i dostatek oraz spełnienie wszystkich planów i marzeń. Do siego roku.